21 lat temu do smoczej jaskini Przerejmonta zawitał mistrz Polski. Piąty w tabeli Widzew musiał stawić czoła szóstej Wiśle. Obie drużyny w tabeli dzieliło tylko jedno oczko. Ja się cieszę, że mamy 15 punktów, no ale dobrze by było, żebyśmy jeszcze zdobyli i kilka punktów, bo punkty zdobyte na wiosnę, to znaczy na jesieni, będą się liczyły podwójnie na wiosnę. Powinno być dobre widowisko, powinno być, ja nie mówię, że sporo bramek, ale 2-3 bramki dzisiaj powinny być. Słowa trenera okazały się prorocze. W składzie Białej Gwiazdy zagrał pewien 19-latek. 9 Łukasz Surma. Goście z Łodzi myślami byli już w następnym tygodniu, bo czekał ich mecz Ligi Mistrzów z Atletico. Nie chcemy właśnie na arenie międzynarodowej sprawić, jak to się mówi, kibicom zawieść ich i chcemy jak najlepiej się zawsze sprzedać międzynarodowo i dlatego staramy się również dzisiaj oszczędzać niektórych piłkarzy, tak jak Szymkowiak, Citko. Pierwsza połowa była dla koneserów oraz miłośników trzeszczących kości. Murca czy Łapiński? Lepszy Tomasz Łapiński, ale... Teraz widzenie podnosi się z murawy. Janusz Świerat, jeszcze będzie okazja dla Wisły. Świerat za daleko, nie zagrał piłki w środek, gdzie był już Arkadiusz Wiereszko. Tymczasem zbijają się z bólu Tomasz Łapiński i Zbigniew Murdza. Jest ciężko przeprowadzić jakąś składną akcję, nawet nie ma sensu, żeby grać z kontratak, ponieważ no, zespół Wisły atakuje praktycznie trzema, czterema zawodnikami, to jest wszystko. I przez to jeszcze, że jest bardzo grząskie boisko, to jest po prostu ciężko dzisiaj. Widzę, dobrze kontratakuje teraz Michalczuk, po raz kolejny faulowany i czas chyba na pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Pan Lisiecki woła do siebie Łukasza Surmę, tak jest, żółta kartka dla zawodnika Wisły. Trener Henryk Apostel mówi o nim, że to bardzo, bardzo zdolny piłkarz, ale chyba zbyt szafuje siłami w pierwszej części spotkania. Z reguły biega i w drugiej połowie nie ma już siły i z reguły musi zejść z boiska. Tak stało się już 10 minut później. Łukasz Surma schodzi z boiska. To piłkarz, o którym mówiłem, że nie wytrzymuje do końca trudu spotkania. A właściwie źle rozkłada siły. Po kwadransie zmiennik utalentowanego nastolatka otworzył wynik spotkania. Pater, w środku Świerat, Fucin, piłka do Fucina, nie ma spalonego, Fucin sam przed Buchiński, Fucin, prosto bramka zabita, jeszcze Fucin i gol! Fucin, to jest zmiana, proszę Państwa. Rezerwowy Wisły strzela na 1-0, kuriozalna bramka, która się nie powinna przytrafić mistrzowi Polski, ale zresztą... Powtarzam, będzie gol dla Wisły, tym czasem bramkę strzela Wisła i to jest właśnie piłka nożna i za to ten sport tak bardzo kochamy. Tymczasem... 1-1! Niesamowita historia, strzelał Wojtala i odpowiedź Widzewa natychmiastowa. Bogdan Zając. Trener Smuda poczuł, że może wygrać ten mecz. Jak się wkrótce okazało, jego rezerwowy rozpoczął decydującą akcję. Michalski, tym razem będzie niebezpiecznie. Gol! I proszę Państwa, 2-1 dla Widzewa. Wisła próbowała odwrócić losy spotkania, ale odrobina fantazji nie wystarczyła. Uwaga, Fucin, Świerat. Ach, pięknie, brawo Buchiński. Cóż za rzut wolny. Bardzo ładnie rozegrany. Dla Widzewa były to miłe złego początki. Łodzianie polegli w spotkaniu z Atletico. Na pocieszenie pozostała im obrona tytułu mistrza Polski. Łukasz Surma zaś nabrał kondycji, która pozwoliła mu rozegrać 559 spotkań w Ekstraklasie.